Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy, grupa Urbex moją pasją. Witajcie, ze strony grupa Urbex moją pasją. Siema. Jesteśmy właśnie w Pocku, przez przypadek tutaj spotkaliśmy, znaleźliśmy właściwie opuszczoną jakąś kamieniczkę. Zaraz będziemy dla was to miejsce eksplorować, to wcześniej teren obczailiśmy, ale nie można wejść. Jest tutaj ogólnie chyba 2 albo 3 piętra z tego co na oko widać, ale zaraz zobaczymy, widzimy się w środku, cześć. Moi drodzy, jesteśmy w środku. Ten budynek tutaj na spontanie zauważyliśmy. To chyba jakaś stara kamieniczka jest ogólnie. Od tyłu można było wejść. No właśnie, od tyłu weszliśmy. Myślę, że do końca nie jest nasz urbex zmarnowany. Spore miejsce. Jak Polski. Tak. Czasem na spontana można fajne miejsce znaleźć. Nie wiem, co porobić? Możesz, jak chcesz. Nawet na górę jest wejście. No, schody są. Takie cyrki. Tak więc widzicie, kochani. Jakaś kosiarka. Śmierdzi. Tutaj mogą jakieś osoby przebywać, mieszkać. Ewidentnie to widać. Jakiś rowerek dziecięcy. Tutaj rowerek. To jest jakaś spora kamieniczka. Spora kamieniczka. Może właśnie. Zaraz będziemy uciekać stąd, jak nas napadną. Spokojnie, my z urbexem krzywdy nie robimy nikomu. Dokładnie, nie? Idziesz z ulicą, opuszczona, a tu jest wejście z tyłu. Mi się wydaje, że tutaj ktoś nocuje, jacyś bezdomni. Czuć takim zapachem. Jesteśmy tylko tu weszli, nikogo nie ma. Tam ogórki, swoje ogórki leżą. To jest możliwe. Ile to pajęczyny. Chodź, uwaga, bo to jest ten, widać z tej strony. Musimy się dowiedzieć. O. Tam ktoś był w oknie, patrzył. Na szczęście nas nie widzieli. Jakaś kobita. Tam to uważaj, Dawid. Pod nas od ulicy mogą zobaczyć ludzie. Kurwa, to jest ryzyko. Jakaś kobita. Uważaj, jak tam ludzie widzą nas. Ale tam nie idę dalej. Bez kitu jest.
Dużo ludzi tutaj, dużo ludzi tutaj. Dobra, to pomału na górę się udamy. Dobra. Tak więc, moi drodzy, tutaj spotkaliśmy człowieka bezdomnego. Bardzo miły, sympatyczny pan. Więc na spokojnie. On tam jest tam prosto, tam nie będziemy tam wchodzić, przeszkadzać temu panu. Więc na spokojnie, na luzie. No, w końcu nam się udało te jakieś osoby spotkać. Ciekawy budynek, naprawdę ciekawy budynek. Nie dość, że urbex spontaniczny, to jeszcze tej osoby, która jest bezdomna, spotkaliśmy. Spoko. A może ten pan jakoś historię tego budynku zna? Trzeba by go zapytać. No właśnie. Spokojnie. Tutaj na górę wszedłem jeszcze. Spory budynek, naprawdę. Isfahan znaczy jakieś stare gazety. Można ludzi spotkać wszędzie. Jesteś tam? Chodź na górę, tutaj fajnie jest. Są jeszcze budynki. Wróć, budynki, pomieszczenia. No nawet spore. No. Zobacz, ile tu jest jeszcze pokoi. Co? Stabilne. Tylko pomalutku trzeba iść. Tak więc, moi drodzy, widzicie, jak to się może wydarzyć. A my zaraz podejdziemy do tego pana, może pan zna historię tego miejsca jakoś, tego budynku, albo po prostu sobie
miejsce wynajmuje i nocuje. No my w każdym razie tutaj nic nie będziemy nikomu utrudniać, przeszkadzać. Absolutnie. Niech sobie tutaj chłopina żyje. Może tu jeszcze więcej ludzi nawet przebywa. Idziemy tego pana zapytać, czy zna historię tego miejsca? Może coś wie o tym budynku? Swój wiek widać ma, to może coś się zna. O! Cię trochę jednak wiesz, przestraszyliśmy, nie? Bo tutaj jakiś tam pan jest w domu, czy nas też nie napadnie, czy nie będzie agresywny. Bo tak się już tutaj szykowaliśmy w razie czego do obrony. Ale w porządku, nic się takiego złego nie stało, na szczęście. Dobra, idziesz? Hmm? A, chodź, idziemy na dół. Nie, schodzimy bez dziewczyny. No. Tylko teraz trzeba tu uważać, jak się schodzi. Spoko. No, stara kamieniczka, taka fajna, fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce. A przepraszamy bardzo jeszcze raz pana. Czy pan jakieś historię tego miejsca zna, tego budynku? Co to kiedyś było? Jakieś mieszkalne, czy orientuje się pan? Bo nas to się takie miejsca ciekawi. Ogólnie chodzimy po opuszczonych miejscach, nagrywamy właśnie takie miden na spokojnie, nie? Czy pan właśnie coś takiego zna? Co to było? Kiedyś Niemcy urzędowali, nie? Tutaj? No. O! Tu powinno być na następnym budynku, jak wiecie, misionarsko, na obnowionym budynku są tam tablice pamiątkowe. No jedno widzieliśmy, że tutaj właśnie jest... cały ten ciąg, tak? Jak w 20 roku walczyli właśnie z bolszewikami tutaj, Polacy, jak atakowali Płock. No to fajne, bo w ogóle fajny budynek właśnie, mi się bardzo spodobał właśnie. Spoko, spoko. Tak więc zostawiamy w spokoju, dziękujemy, do widzenia. Słucham? Dobrze, zamkniemy te drzwi, dobrze, nie ma problemu. A widzisz, tutaj Niemcy urzędowali, jakaś taka kamieniczka niemiecka. Widzisz? Niby bezdomny, ale zna historię. Jakąś tam tego miejsca. Spoko, spoko. Fajnie, że nam się udało tutaj wejść do tego miejsca. W szoku, że... Bo tam są tak zamknięte. Tu zamykamy drzwi, bo on prosi, żeby zamknąć. Tu jeszcze walizki. Tu już byłem. Buty, trampki. Bądź zielonka. Tu sobie jeszcze nie zaglądałem, ale... Idziesz, w końcu nam się bezdomnego udało jakiegoś spotkać. Zawsze na urbex człowiek chodził, nikogo takiego nie spotykał. Tylko dzieciaki ostatnio, co przed nami uciekali. Jak się z nimi porozmawia na spokojnie, to można wszystko. Dobra, moi drodzy. Kończymy eksplorację, zamykamy drzwi tutaj wedle życzeń tego pana. Spróbuj zamknąć, udało się. Dobra, moi drodzy. Zakończyliśmy dla was eksplorację tego miejsca. Tak jak tutaj widzieliście, spotkaliśmy osobę bezdomną, która tutaj sobie mieszka. Trochę nam o tym miejscu opowiedziała, że w czasach wojny tutaj Niemcy mieszkali, taka kamienica niemiecka. No, tak jak widzicie, na urbexie można wiele tutaj osób spotkać. Mamy w końcu przyjemność spotkać bezdomnego. Z nimi naprawdę można fajnie porozmawiać. Jak jesteś do nich spokojny, to i do ciebie też. Ale wiadomo, na początku trochę się tutaj synek stresowaliśmy, bo wiadomo, czy nas nie wyskoczy z jakimś nożem czy czymś, bo to są różne sytuacje. Możliwe, no? Dokładnie. Strzeliśmy takie sytuacje, że bezdomni też byli agresywni, atakowali właśnie urbexiarzy, dlatego tutaj byliśmy gotowi, ale ten był w porządku grzeczny. Dziękujemy, pamiętajcie, aby nasz kanał zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby się na bieżąco, łapka w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnej wyprawie. Hej!